Jesteśmy już w Barcicach, czyli w Krzakach nad Popradem. Idziemy na festiwal Panonika. Nasz pierwszy cel to odbiór biletów, a później idziemy sobie szukać jakiegoś ładnego miejsca na namiot, na polu namiotowym. Zdecydowana większość festiwalowiczów śpi po prostu na festiwalowym kempingu. Kemping jest ogromny, jest podzielony na kilka części. Między innymi wydzielona jest część dla rodzin z dzieciakami. Jest też tak zwany cichy kemping, który w praktyce do końca cichy nie jest, bo na nim nocujemy, więc wiemy. I rzeczywiście naszym zdaniem, żeby poczuć prawdziwy klimat festiwalu, to po prostu trzeba być tutaj cały czas na miejscu, tutaj po prostu zamieszkać i być wśród tych wszystkich ludzi i czuć tę atmosferę. Bo jeżeli będziecie tylko tak sobie z doskoku dochodzić, to też będzie fajnie, ale nie aż tak super, jak będzie tutaj razem ze wszystkimi. Znajdujemy się przy strefie gastronomicznej, która znajduje się obok głównej sceny. No i tutaj znajdziecie smaki praktycznie z całego świata, ale są też oczywiście tematy bałkańskie, jest Balkan Burger, są też wegańskie knajpki, także dla każdego coś miłego, każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, głodny chodzić nie będzie. Oprócz tego, że na festiwalu możecie posłuchać muzyki, możecie całkiem dobrze zjeść, możecie też kupić różne fajne rzeczy. Jest tutaj sporo rękodzieła, są też bardzo ładne na przykład ubrania, także jest czym wybierać, tylko trzeba mieć dużo kasy i można zakupić. Festiwal jest też nastawiony na rodziny z dzieciakami, więc jeżeli byście chcieli tutaj przyjechać całą rodziną, to nie ma najmniejszego problemu, dla dzieciaków też są przygotowane atrakcje, są specjalne warsztaty, są animatorzy, którzy tutaj organizują dla nich zabawy. No jest też cała tutaj taka część wydzielona właśnie dla dzieciaków, żeby mogły się pobawić, na przykład, nie wiem, potrąbić sobie, albo po prostu porzucać się sianem. Więc rzeczywiście jest tutaj też dla dzieciaków co robić, także możecie przyjeżdżać całymi familiami. W ramach codziennego rytuału koło południa wyruszamy potaplać się w Popradzie, żeby troszkę się schłodzić. Minutę drogi od naszego namiotu znajdujemy się w popradzkiej strefie relaksu. No i co, idziemy się schłodzić. Każdy dzień festiwalu rozpoczynamy od chilloutu. Dzisiaj mamy hamaczki, a później festiwal, koncerty, wydarzenia. Będzie się znowu działo. Panonika to przede wszystkim ludzie i to, jaką oni tworzą atmosferę. Zobaczcie sami. Kto chce zacząć tę modlitwę? Jest próba Bulgarian Voices, dziewczyny dzisiaj występują. Kochałaś, nie kochałaś, nie kochałaś, nie kochałaś, nie kochałaś.
ten na czysto. Wonderful audience.
ostatni dzień festiwalu Panonika. Jeśli chodzi ogólnie o całokształt festiwalu, to musimy przyznać, że jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, jak tutaj wszystko było zorganizowane, jak opanowała ta niesamowita atmosfera i rzeczywiście przez te 3 dni mogliśmy się poczuć trochę jak na Bałkanach, mimo tego, że byliśmy w Barcicach, pod Starym Sączem, nad Popradem, a nie gdzieś na przykład w Serbii, na festiwalu Bucza. Także jeżeli chcecie poczuć Bałkany, jeżeli chcecie posłuchać dobrej muzyki, spotkać niesamowitych ludzi, zjeść dobre jedzonko, wziąć udział w warsztatach, to przyjedźcie w przyszłym roku na festiwal Panonika, na pewno nie będziecie żałować. My jeszcze udamy się w jedno miejsce, gdzie będzie takie może mniej oficjalne zakończenie całego wydarzenia, także zabieramy Was ze sobą.